Nie będę owijał, to gra wciąż w języku krzaczkowatym, konkretnie koreańskim, o ile się nie mylę, więc ogromnej ilości informacji szczegółowych raczej nie oczekujcie. Black Desert Mobile bowiem póki co jest u nas teoretycznie niedostępny, chociaż sposób na zainstalowanie znalazłem w 10 minut po tym, jak otrzymałem informację, że instalka gdzieś tam dryfuje na internecie. Czy jednak warto angażować się już teraz w ten tytuł, a może lepiej poczekać na nasz europejski start mobilnego BD? Z tej strony Xaorus, no i zapraszam na materiał. Black Desert Mobile to zdecydowanie ten tytuł, który sprawia, że zaczynam wierzyć w gry mobilne na 100% i nie mówię tutaj o cross-platformówkach, bo one w przypadku takiego Albiona czy nawet Heroes and Villagers stoją lata w przyszłość nad swoją stricte mobilną konkurencją. Ja natomiast tutaj odnoszę się właśnie do czystych mobilniaków, tych z autowalką, autotrackerem, autobieganiem. Black Desert Mobile, mając te systemy, wciąż wychodzi poziom, a może dwa poziomy wyżej nad większością gier mobilnych o charakterystyce MMORPG, co należy podkreślić. Jest świetny kreator postaci z opcją dostosowania wszystkiego niczym w oryginalnej wersji. Są klasy postaci, które znamy ponownie z oryginalnej odsłony i prawdopodobnie ich oferta z kolejnymi dodatkami zostanie rozszerzona. Aktualnie otrzymaliśmy Knighta, Rangerkę, Witchkę, Giganta i Valkyrie, ale jak mówię, będzie czas i wsparcie ze strony oficjalnej wersji, żeby ten element zabawy poszerzyć. Tam bowiem jest kontentu już na tyle dużo, że aktualnie transferowanie go do gry mobilnej sprawia, że kwestię aktualizacji mamy pewną na starcie. To był natomiast dopiero początek, bowiem ogromnym szokiem jest wejście do rozgrywki. Black Desert Mobile jest najładniejszy. Co do tego nie mam cienia wątpliwości i jest też jawnym sprowadzeniem do mobilnego urządzenia cech graficznych z PC. Mamy ten sam, upierdliwy system ładowania obiektów przed nami. Tą samą mgłę narzucaną na dalekie tereny, ale jednocześnie ten sam niesamowity świat, znane lokacje i przyjemnie zaprojektowane monstra. Dosłownie wygląda to tak, jakby ktoś wziął klienta Black Desert Online, poszatkował go na większe lokacje z teleportami, bo stricte otwartego świata niestety nie mamy, a później całość zmniejszył, jeżeli chodzi o rozdzielczość poszczególnych elementów. To zdecydowanie widać na ekranie takim jak mój w tej chwili, czy wasz, kiedy oglądacie ten materiał. Na telefonie jednak, który aktualnie średnio ma prawdopodobnie u każdego z nas w kieszeni od 4,5 do 5,5 cali, graficznie jest naprawdę perfekcyjnie i kompletnie nie widać większych wad. Wiąże się to natomiast również z ogromnymi wymaganiami. Na Asusie Zenfonie Zoomie S ze Snapdragonem 625 i Adreno 506 oraz przy 4 GB RAMu grałem na ustawieniach minimalno-średnich. Morał? Flagowcy do 3 lat wstecz poradzą sobie z tą grą bez problemu, no i do tego wydatku należy jeszcze doliczyć powerbanka, bo BDM zjada baterię w kilkadziesiąt minut dobrej zabawy, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Sama rozgrywka z kolei, jak wspomniałem, toczy się w lokacjach znanych, ale poszatkowanych przez teleporty. Nie dostaliśmy otwartego świata z przyczyn prawdopodobnie optymalizacyjnych. Tym samym biegamy po znanych lokacjach, ale raz na jakiś czas trafi się przerwa na ładowanie nowego terenu. Takie rzeczy zdarzają się w momencie, kiedy fabuła pcha nas dalej, kiedy musimy stawić czoła bossom znanym z misji i tym podobne. Mimo wszystko tereny są znane, NPC też, nawet questy. Od początku, kiedy duszek budzi nas jako skołowanego, aż po misję w znanej większości krypcie ze skamieniałymi postaciami. Nawet cinematiki są podobne. W zasadzie którego elementu nie zaczepić, to jest bliźniaczy bądź podobny do tego, co fani BDO spotkali na swojej drodze w wersji PC-towej. Mowa tutaj również o walce, która wygląda bardzo dobrze. Nasza postać zależnie od klasy trzaska fenomenalne animacje, a te z kolei są pełne dynamiki. Od rozpruwających uderzeń przez błyskające pioruny, aż po grat strzał. Wszystko się zgadza, chociaż brakuje tak zaawansowanej mechaniki, ale tutaj chyba trzeba było jednak pójść na ustępstwa. To tylko telefon. Tym samym standardowo kierujemy naszą postacią przy pomocy kciuka u lewej ręki i klikamy kolejne umiejętności kciukiem prawej ręki. Im dalej, tym oczywiście umiejętności robi się więcej, a wcześniejsze ulepszamy przy pomocy ksiąg. Z czasem musimy również kręcić kółkiem naszych skilli, aby używać wszystkich dostępnych umiejętności, ale to akurat jest fajne, że nie ograniczono nas do zaledwie kilku uderzeń na naszym prowizorycznym pasku. Przy okazji walki wspomnę również o autowalce, a ta jest, działa, nawet system autoleczenia jest, ale wszystko ma miejsce do czasu. Pierwszy większy boss i nagle trzeba skakać samemu.
samemu, ratować się z obrażeń, wykonywać uniki, a tym samym wchodzi do zabawy tryb manualny. Automaty sprawdzają się w zasadzie wyłącznie przy questowaniu i podstawowych bataliach, te ambitniejsze są obowiązkowe przy użyciu manuala. Z ciekawostek, które dodam natomiast na sam koniec, nauka cech potworów podczas batalii. Jest, tak samo jak w wersji PC. Jest system rozbudowy naszej posiadłości. Tutaj zatrudniamy robotników do pracy i tak dalej w celu pozyskiwania surowców. Jest to coś innego, ale fajnie zaadoptowanego na potrzeby wersji mobilnej, jednak nie byłem w stanie poznać cech tego systemu na wskroś. Wiem, że jest, rozbudowujemy tutaj budynki, natomiast o tym więcej w wersji angielskiej będzie, ponieważ tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, bariera językowa była zbyt duża. No ale wracając do tych elementów, najważniejszym jest chyba grind. Tego śmiem twierdzić, że nie dało się pominąć w wersji mobilnej. Mobków najlepiej bić setki tysięcy i to przez 24/7, bo gra grindu od nas wymaga i to naprawdę sporo. Questy pozostają jako dodatek, a esencją jest eksterminacja potworów, tak samo jak w oryginale. No i duszek. Czarny, sympatyczny, również jest. A, no i zapomniałbym, item shop także jest, a co najlepsze, prawdopodobnie ukróci mój aktualny entuzjazm, bo z tego co widziałem, ceny wcale nie zachwycają, a pojawiają się różnego rodzaju bramki, aby właśnie tam item shop dał sobie radę i wydoił z nas maksymalnie dużo gotówki. Mimo jednak tych kilku pojawiających się gdzieś tam na horyzoncie wad, Black Desert Mobile przede wszystkim zapowiada się na najładniejszego mobilniaka, najbardziej rozbudowanego może też, z pominięciem cross-platformówek oczywiście. Pomijając automatykę, która z czasem staje się tak czy inaczej bezużyteczna, dostajemy wymagający tytuł, w który nie każdemu będzie dane zagrać na swoim smartfonie. Przez wymagający mam jednak na myśli nie tylko zapotrzebowanie na zasoby, ale także fakt, że BDM będzie wymagał czasu i to sporo czasu, aby osiągnąć w nim progres, a szczerze, chyba nie każdy będzie miał ochotę ekspić całymi dniami na telefonie. No i to wszystko ode mnie na dzisiaj. A co wy sądzicie o Black Desert Mobile? Graliście chwilę, czy może jednak nie tykacie, ponieważ wasze urządzenie nie daje rady, bądź nie jesteście w stanie poradzić sobie z instalacją? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia. Cześć!